Witam wszystkich serdecznie tutaj SCT StarCraft i zapraszam Was do obejrzenia meczu, którego ja sam nie widziałem, a który bardzo, 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 bardzo chciałem obejrzeć, a mianowicie do Best of Five chyba. Tak, zdecydowanie Best of Five między naszym znanym, lubianym, ukochanym Maną, Protosem po lewej stronie na dole mapy Cloud Kingdom i Liquid TLO. TLO, czyli The Little One, Niemcem, przyjacielem zza naszej zachodniej granicy, Zergiem w prawym górnym rogu startującym. I są to mecze, w zasadzie to jest mecz, a mecze jeszcze zobaczycie, z Intel Extreme Masters bodajże, turnieju, który rozegrał się kilka dni temu w Katowicach. I nie jestem pewien, kiedy wrzucę tego replaya i kiedy go obejrzycie. Jak znam życie, to do czasu, kiedy będzie dostępny na moim kanale, to już ktoś inny skasuje ten mecz. No bo come on, to jest mecz między Maną, czyli człowiekiem, który wygrał Dreamhacka zeszłorocznego. Dreamhack Summer chyba wygrał. No i The Little One, Zergiem, który jest po prostu jednym z najbardziej rozpoznawalnych i w zasadzie, nie wiem, moim zdaniem kultowych graczy z Europy, którego też wszyscy bardzo lubią. Przesympatyczny człowiek, podobno, nie miałem oczywiście okazji go poznać, bo jestem wszak tylko małym, skromnym casterem. W każdym razie z niecierpliwością szukałem replayów do tego meczu, znalazłem, bardzo się z tego faktu ucieszyłem, no i postanowiłem się z Wami podzielić tą moją radością. Jak widzimy, probka Many bardzo usilnie próbuje przeszkodzić w budowie haczerki. Niestety Mana nie wie, że jeszcze troszkę minerałów brakuje TLO do wybudowania tej haczerki. Widzimy, probek jest już na patrolu. Dzięki temu Mana ma troszkę więcej APM-ów przez kilka sekund, które może poświęcić na jakiś inny cel niż blokowanie tej haczerki. Ciekaw tylko jestem, czy zdecyduje się na wybudowanie tutaj jakiegoś pylona, czy... Oj, jeszcze na dodatek stracił to delikatne miss micro ze strony Many, ale z drugiej strony ma już Nexusa postawionego, czyli jego Nexus, jego EXP jest szybszy niż EXP TLO. Jestem bardzo ciekaw, co zobaczymy ze strony TLO tutaj. Nie ma jeszcze żadnego gazu, wobec czego no, nie spodziewam się tutaj żadnego wczesnego ataku. Prawdopodobnie za kilka chwil zobaczymy trzecią haczerkę po prostu. Tak, dokładnie tak. Widzimy to już dronka, który przygotowuje się do budowy trzeciej bazy. Za chwilkę będzie kolejne 300 minerałów i będzie mógł tą haczerkę wybudować. Także jak na razie wszystko dosyć standardowo wygląda ze strony w zasadzie obu tych graczy. Jest gateway, jest kanon w drodze, ale Nexus, nie zwróciłem uwagi na to, czy był to Nexus First, czy nie, 4.15. No, wszystko jedno. W każdym razie, tak czy inaczej, ekspansja Many powstała troszeczkę szybciej niż ekspansja TLO. Może produkować w tym momencie troszkę szybciej probki niż Zerg, ale są już też królowe z drugiej strony. U Zerga widziałem gdzieś królową, prawda? Widziałem gdzieś królową, dokładnie tak. Ona jest już tutaj przygotowana przy drugiej haczerce, gotowa do injektowania. Oczywiście pierwszego injekta zrobiła tutaj na górze. Jest już trochę larw, które mogą zostać przeznaczone na... Przepraszam, najmocniej, ciągle mnie męczą jakieś przeziębienia. Ma już troszkę larw, które mogą zostać przeznaczone na dronki, więc ta przewaga Many będzie dosyć szybko topniała już za kilkanaście sekund. Wraz z kolejnymi królowymi, kolejnymi injektami. No niestety, taka jest kolej rzeczy. Widzimy, że jest już zelot w drodze od Many. Jest Cybercore w pozycji tutaj na górze. To jest też bardzo, nazwijmy to, standardowa pozycja. Jest bezpieczna. Cybercore jest budynkiem, którego nie chce się stracić. Jeśli Cybercore jest częścią Wallina, niestety stosunkowo łatwo go wysnajpować. A jeśli nie ma Cybercore, wówczas Protoss nie jest w stanie produkować ani Stalkerów, ani Sentry. No, przez co jest dużo słabszy tak naprawdę. Zwróćcie uwagę też na to wyjście ze strony Many. On po pierwsze robi delikatnego scouta, sprawdza ile jest tych zeblingów, ale ładne jest też to, że ustawił probka w swoim wallinie. Kiedy nie ma tam zelota, nie był zrobiony żaden runby ze strony TLO. Oczywiście dwoma zeblingami nic by nie ugrał. Jeden zebling by został zniszczony w trakcie tego runbya przez kanona, który tu stoi. Ale miałby ważne informacje na temat tego, co się dzieje w bazie Many, wobec czego niestety Mana miałby no, troszkę
Generalnie no, byłby w gorszej sytuacji niż nasz Zerg. Zwróćcie uwagę na to, że tak naprawdę Mana nie ma pojęcia, co się dzieje w bazie TLO. Wie tylko, że trzecia baza została wybudowana i to jest dla niego bardzo, bardzo ważna informacja. Bardzo, bardzo ważna informacja. Co zobaczymy w tym meczu ze strony obu tych graczy? Wydaje mi się, że będzie to niestety, albo na szczęście, jeśli ktoś lubi to oglądać, standard. 7.30 powinien być już Roach Warren gdzieś w drodze ze strony TLO. Nie widzimy go jeszcze, czyli będzie to dosyć późny Roach Warren. Ze strony Many widzimy Robo Facility w budowie, widzimy kolejne dwa Gate i widzimy Twilight Council. To jest bardzo interesujące, czyli czyżby Mana szedł w Blinka? Wiele Gate'ów i Blink. Pytanie, jak dobrze ten timing zgra się z zagraniem TLO. TO, tak jak widzieliśmy, nie ma cały czas Roach Warrena, czy nie wiem, jestem ślepy i po prostu go nie widzę, ale widzę tu same zerglingi, upgrade'y dla zerglingów, nie ma Roach Warrena, jest Sporcrawler, czyli gdzieś tam się troszeczkę TLO boi zagrania jakimś powietrzem albo mrocznych templariuszy. Ale wracając do pierwotnej myśli, wychodzi na to, że Mana będzie próbował zagrywać Blinkstalkerami. Z jakiej innej przyczyny miałby niż tego Twilight Council tutaj gotowego? Ale cały czas nie researchuje Blinka. No, nie wiem do końca, co się dzieje. Ze strony TLO z kolei po pierwsze bardzo, bardzo, bardzo dziwi mnie ta haczerka. To jest czwarta haczerka, zwykle jest to makro hacz grany przez Zerka, który jest gdzieś w głównej bazie, a nie kolejna ekspansja. To jest bardzo chciwe ze strony TLO. Mana z kolei produkuje Immortale, ma dużo sentry, czyli jest to standardowy sentry Immortal push. Bardzo mnie dziwi. Ciekaw jestem, czy TLO widział tego Twilight Council. Nie widział Twilight Council. Czyli nie wie, czego się może spodziewać. W tej chwili oczywiście już wie, ponieważ widział, że ta armia, czyli dużo sentry i zelot i jeden Immortal tylko, wychodzą z bazy. Mana decyduje się na wzięcie trzeciej ekspansji. Dokładnie 10 minuta. Troszeczkę późno jak na trzeci exp, ale z drugiej strony w tej chwili TLO przy dobrych forcefieldach nie ma zbyt dużo sił, które są w stanie zagrozić Manie. Raczej nie będzie w stanie wysnajpować tej haczerki, no ale oczywiście przez to, że Mana bierze trzecią bazę, TLO ma bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu na makro. Jak wygląda w tej chwili już harvesterów? Już u Liquid TLO zbliża się do optymalnego poziomu, czyli no na czterech bazach niech to będzie 80 powiedzmy. No i zarządza swoimi zerklingami TLO też bardzo dobrze, one biegają w te i we w te, szukają miejsca, gdzie mogą coś zrobić. Przy odrobinie szczęścia TLO będzie w stanie wymusić na Manie skancelowanie tego. O, bardzo dużo zerklingów i tutaj jest atak na Nexusa, tak jak mówiłem, ale został on odparty. Musi tutaj Mana bardzo uważać na runbuy, bardzo, bardzo, bardzo uważać. Musi tutaj wręcz zablokować kilkoma, nie tylko jednym zelotem. Kilkoma zelotami musi zablokować tę bazę. TLO bierze kolejną ekspansję. Wie, że w tym momencie Mana będzie bierny przez pewien czas, ale myli się. Pytanie, czy te runbuye z zerlingami nie będą w stanie zdziałać więcej niż cały ten atak Many. Co zrobi TLO? Czy rzuci się do ataku na całą tę armię, czy zdecyduje się na kontratak swoimi zerlingami do trzeciej bazy Many? I jak widzimy, decyduje się na kontratak. Duży warping zelotów, ale niestety zbyt mały. To jest zbyt dużo zerlingów. Zerlingi mają już takie same upgrade'y jak Mana. Nie! Zeloty mają przewagę jeden do ataku, więc szybko zabijające zerlingi, ale jest tu ich zbyt dużo. Niestety zbyt dużo. Jest banning! Jeden pojedynczy banning, który na szczęście niewiele ugrał. Manie udało się zniszczyć bazę Liquid TLO, ale ten jego Nexus niestety jest już w zasadzie stracony. Ogrom bending dropy! O mój Boże! Spójrzcie na Micro ze strony Many, na ten split, na te force fieldy. Doskonałe, ale jest bardzo dużo zerglingów. Na szczęście nie udało się Liquid TLO zniszczyć całej armii Many. Gdyby Mana nie patrzył w tym momencie i te bendingi trafiły w jego armię, byłoby już po meczu, a w tym momencie Mana jeszcze ma wciąż szansę. Te zeblingi nie będą najprawdopodobniej w stanie dostać się tutaj do bazy. Jeden dobry working sentry i będzie w stanie Mana się obronić. Tutaj kolejny banning drop, niekoniecznie skuteczny, bardzo dobre micro ze strony Many. Wow, wow. Jestem pod wrażeniem. Jest też War Prism i dobre blinki, dobra ucieczka przed banningami. Banningi w zasadzie zdetonowały się tylko i wyłącznie na jednym stalkerze, no i Immortalu, ale Immortalom banningi nie zadają zbyt dużo obrażeń. W tym momencie TLO jest w tarapatach i jest tutaj Warping w głównej bazie Zerga. Spójrzcie na to, jak dużo jednostek zostało zabitych
dla przezwane 14 workerów. Oczywiście haczerka została zabita tutaj. W tym momencie z każdej strony nadchodzi armia Zerga, dronki i zerglingi rzucone do ataku, ale w tym momencie nawet jeśli się ostatecznie Tyrael wybroni przed tym atakiem, to miał zadane tak duże straty, że wydaje mi się, że nie ma szans, by z tego meczu w ostatecznym rozrachunku wyszedł zwycięsko, ale z drugiej strony to jest Tyrael, to nie jest jakiś tam zwykły gracz, to jest Tyrael, który potrafił, wydaje mi się, nawet z nie takich tarapatów wychodzić obronną ręką. Bardzo dużo zerglingów, stalkery nie najlepsze na zerglingi w małej ilości, ale jest już ich troszkę, wydaje mi się, że na tyle dużo, że jednak te zerglingi nie będą w stanie zadać Manie dostatecznie dużych strat i zniszczyć jego armii. Wycofuje w tym momencie Tilo swoje dronki do bezpiecznej bazy. Dobra próba ze strony Tilo, by otoczyć te jednostki, ale mimo wszystko ten mecz wędruje na konto Many, więc Mana ten pojedynek best of five zaczyna z kopyta bardzo ładnym zagraniem i mamy 1-0. Do następnego kasta, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną.